Od początku stycznia w Polsce mamy naprawdę dziwny Matrix w internecie i poza nim. Wszystko zaczęło się od tematu nastoletnich gangsterów z galerii w Poznaniu. Pewnie słyszeliście, o co chodzi, więc zaraz się tym zajmiemy. Generalnie jest to dość gruba sytuacja i za chwilę przegadamy sobie cały ten temat. Dodatkowo w internecie pojawił się straszny klaun z Lublina. Jakby ktoś jeszcze w 2024 roku potrzebował strasznego klauna w internecie, gdyby tego było mało pod Poznaniem, mowa o sekcie, która trzyma ludzi w domu w lesie. Ale to już trochę inna beczka, więc za moment sobie to wszystko przegadamy. I nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. A pociśniemy sobie z pierwszym, mocno viralowym na skalę całej Polski ostatnio tematem, nastoletnich gangów, które miały przejąć, zdominować, czy cokolwiek, galerię Poznania w Poznaniu. Pewnie słyszeliście o tym już bardzo sporo w ostatnim czasie, więc może pominiemy te co bardziej ogólne sprawy i przejdziemy od razu do sedna. Temat jest dość absurdalny i dotyczy gangu 13-18-latków z Poznania, którzy dokładnie steroryzowali galerię Poznania właśnie w tym mieście. I w ten terror zaliczane są pobicia, gwałty, kradzieże, napaści i przypominam, że mowa tutaj o 13-latkach. A samo miejsce na ten moment jest najniebezpieczniejszym miejscem w Polsce, a dodatkowo liczba zgłoszeń na policję co do tego miejsca przekroczyła w ostatnim czasie 1500. Zacznijmy może od tego, że wszystkie historie, o których usłyszeliśmy, nie są przedstawiane gdziekolwiek w internecie przez normalne osoby, to znaczy za pośrednictwem ich konta na Facebooku czy czegokolwiek, a wszystko podsyła tak naprawdę anonimowy profil na Instagramie, czyli właśnie Poznań Moment, który jednocześnie jest też odpowiedzialny za informowanie o sekcie spod Poznania. I sytuacja ma się dość podobnie, ponieważ mamy do czynienia tylko z historiami, a brakuje tutaj jakichś namacalnych dowodów, zdjęć, filmów, nagrań. Do mnie raz się gościu z laską z Pruli rzekł, że się na nich patrzę, a jak zapytałem o rocznik, to powiedzieli, że 09. Także tam to chyba na porządku dziennym. Generalnie podobnych relacji na tym profilu jest więcej, a do zaistniałej sytuacji odniósł się nawet dyrektor galerii, dając oświadczenie w kilku punktach, w razie czego możecie sobie zatrzymać i przeczytać w tym momencie. Generalnie, no, brzmi to przerażająco, a wszystkie informacje sugerują nam, że to jest jakieś polskie Compton dla drillowców. Tylko ponownie przydałby się tutaj jakiś film bądź nagranie, które mogłyby pokazać, co faktycznie się tam dzieje. Na moment nagrywania tego filmu zgłoszeń jest trochę poniżej 2000. Jest tego naprawdę sporo, a wszystko pochodzi z krajowej mapy zagrożeń i bezpieczeństwa. Zdaje się, że wiele z tych zgłoszeń poszło trochę przez to, jaki rozgłos poszedł w internecie. W niektórych miejscach ludzie wręcz byli zachęcani do tworzenia zgłoszeń na temat galerii, żeby policja wreszcie się tym zainteresowała, ponieważ krążyła informacja, jakoby ochrona w galerii była przekupiona, a policja jakimś dziwnym trafem nie chciała nic zrobić z tą sytuacją. I generalnie tak reasumując, wiele informacji odnośnie tego, co dzieje się w Poznaniu, albo się ze sobą wyklucza, albo zazębia się w trochę innych punktach. Okiem obserwatora myślę, że coś na pewno mogło się tam złego zdarzyć. Poznań Moment informuje o tych wszystkich rzeczach i publikuje kolejne nagrania z tego miejsca i generalnie po prostu informuje ludzi. Między innymi pośród tego wszystkiego pojawiło się nagranie przedstawiające ucieczkę nastoletnich drillowców, którzy mieli 5 gwiazdek i uciekali przed radiowozem. Nie wiem jak wy, ale w porównaniu do tych wszystkich relacji wygląda to dość zabawnie. I myślę, że głównie z tym mamy tutaj do czynienia. Zdaje się, że internet mocno zhiperbolizował temat i zdaje się, że trochę zwiększył powagę sytuacji, co spowodowało lekką panikę. Niemniej myślę, że na pewno przydała się do nadania rozgłosu całej sprawie i późniejszej interwencji policji czy służb specjalnie do tego przeznaczonych. Wszystko dalej się rozwija, jak coś się wydarzy, najpewniej przeczytacie o tym w internecie, bo to jest afera ogólnopolska. Pewnie się o wszystkim dowiecie. Niemniej pożyjemy, zobaczymy. Tak samo jak pożyjemy, zobaczymy, jak zakończy się bardzo krótka i nudna kariera internetowa niejakiego klauna z Lublina. Bo tak, polski internet potrzebował kolejnego strasznego klauna, jakby nawet pomijając sytuację, że od 5 lat już absolutnie nikt nie interesuje się takimi rzeczami, a klaun z Koszalina był 6 lat temu. A w 2024 robienie takiego projektu skończy się trochę jak na przykład straszna postać z Knurowa. Tak, to jest taki relikt przeszłości, że chyba nikt o tym nie pamięta i z klaunem z Lublina będzie tak samo. Niemniej już was o wszystkim informuję. Tak więc sama sprawa większy rozgłos zyskała parę dni temu, dokładnie w okolicach 25 stycznia. Niemniej pierwsze informacje odnośnie klauna z Lublina zaczęły pojawiać się na facebookowym Spotted Lublina.
Około godziny 22 w okolicach obwodnicy naprzeciwko Dino byłam na spacerze z psem. Z daleka zobaczyłam prawdopodobnie mężczyznę przebranego za coś w rodzaju klauna. Nie wiem, czy jest niebezpieczny. Zrobiłam zdjęcie z daleka, po czym przybliżyłam, bo nie mogłam w to uwierzyć. Uważajcie na siebie. Informacji odnośnie pojawień się klauna w tamtym czasie było trochę więcej. Według niektórych mężczyzna nic nie robił, po prostu stał, patrzył i obserwował. Bo to jest straszne, prawda? A w internecie pojawiły się te trzy zdjęcia w bardzo niskiej jakości, bo bardzo niska jakość też jest bardzo straszna, szczególnie w takich sprawach. No i po prostu mam tutaj do czynienia z klaunem, który stoi sobie w krzakach. Nie wiem, może bawi się w chowanego z Dawidem Czechem czy coś. Na następnym zdjęciu siedzi na ławce z balonami, bo Dawid kazał mu tam usiąść na czas nagrywek. A na jeszcze trzecim zdjęciu, w sumie to nie wiem co robi, ale przecież to jest normalne, przecież każdy klęczy w lesie w nocy, jakby wy tak nie robicie? Jakby czemu tak się robi? Sprawa oczywiście nie zyskała jakiegoś większego wydźwięku. Gdyby to był 2018 rok, idę o zakład, że byłby to już viral na całą Polskę. Ale jako, że mam już 2024 rok i ludzi nie interesują takie rzeczy, to całe szczęście takiego zasięgu to nie zrobiło. W sumie to nie zrobiło zasadniczo żadnego. Oczywiście kilka badziewnych portali zaczęło pisać o tym artykuły, bo jakby nie mieli czegoś ważniejszego do roboty, albo poważniejszych rzeczy do opisywania, które dzieją się w Polsce. Kuźwa wzięli klauna, który jest fejkiem. Koniec końców, jeżeli te portale to oglądają, ja naprawdę nie wiem, czemu jeszcze tego nie zrobiliście, ale musicie zrobić artykuł, bo straszny Greglicki nawiedza Polskę. Tak więc podsumowując, na 99% jest to totalny fake w stylu klauna z Koszalina, aczkolwiek patrząc na to, ile tego typu bardzo gównianych... Muszę to powiedzieć. Strasznych postaci wypłynęło do internetu na przestrzeni ostatnich 3 lat i żadna z nich nie zrobiła żadnego zasięgu, to nie ma sensu. I panie kolego, panie kolego od klauna, stary, przestań, bo to ci nic nie da. Nikt nie wejdzie pamiętał o tym klaunie za tydzień, a tym bardziej teraz, nikt o nim nie gada. A skoro mowa już o tematach z tego alternatywnego uniwersum YouTube'owego, w tych tematach polski Matrix otrzymał swoją kontynuację i tak, mieliśmy gówno sektę z Podkarpacia, w którą nikt nie uwierzył, no prawie nikt, teraz mamy klauna z Lublina, w którego też nikt nie wierzy, a jednocześnie mamy, to już jest chyba oficjalne, sektę z Poznania, która przetrzymuje ludzi w lesie. Ale przejdźmy do tematu, bo to jest ostatnia rzecz, o jakiej spodziewałem się przeczytać. Generalnie tym razem ktoś postanowił zgapić temat odnośnie sekty z Podkarpacia i powiedzieć, że teraz sekta jest pod Poznaniu, kuźwa, sekta z Wielkopolski, z miejscowości Czerwonak. I sekta ma rzekomo działać w pewnym budynku i przyjechali tu prosto z Berlina, tak, pociągiem i każdy miał ich w dupie, bo jechali w szatach, odprawiali pewnie jakieś rytuały w chłopie w pociągu, ale każdy miał to gdzieś, bo ważne, że bilety mieli. Przynajmniej tak słyszałem, kolega mi mówił. Prawda jest taka, że to Rafka Mora przyjechał z ziomalami płytę tu nagrywać, więc nie wiem, o co wam chodzi. Generalnie wszystko rozpoczęło się 8 stycznia, kiedy na profilu Poznań Moment została opublikowana relacja kobiety, która opisała historię swojego pobytu w sekcie. Wciągnęli mnie w to, mówiąc, że praktykują jogę, są weganami i ratują zwierzęta. Według jej relacji członkowie sekty mieli poszukiwać ludzi, którzy znaleźli się w trudnym okresie swojego życia. Cytując, starają się sprawić, abyś czuł się jak w rodzinie, chociaż szczerze mówiąc, dla mnie nie wydawali się przyjaźni. Pojawia się również historia o pewnym mężczyźnie, który rzekomo miał być przez sektę przetrzymywany. Już w poniedziałek wieczorem rzekomo policjanci z Poznania mieli otrzymać zgłoszenie dotyczące mężczyzny, aczkolwiek samemu udało mu się uciec z budynku sekty we wtorek rano, po czym został odnaleziony przez policję. I na tamten moment na portalach informacyjnych mówiono, że przyjmowane jest zawiadomienie i powoli policja rozeznaje, o co dokładnie chodzi w tej sprawie. Mężczyzna miał mieć 41 lat i miał pochodzić z Hiszpanii i miał być przetrzymywany w budynku sekty wbrew własnej woli. Tydzień temu portal Poznań Nasze Miasto poinformował, że całą sprawą zajmuje się już prokuratura. Generalnie po necie lata także kilka innych informacji, które są po prostu dość dziwne i myślę, że są mocnymi fejkami. Jednakże, jeżeli sprawą zajmuje się prokuratura, to coś jest na rzeczy. I w sumie jestem naprawdę ciekaw, czym to się zakończy i o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Bo powiedzieć, że te wszystkie informacje są dość
kuriozalne, to jakby nie powiedzieć nic. I szczerze, spośród tych wszystkich informacji, które dostaliśmy, z faktu, że te wszystkie serwisy powołują się na to, że prokuratura i policja zajmują się tematem, to jest chyba oficjalne i faktycznie coś takiego mogło mieć miejsce. Niemniej, nie chcę tutaj wchodzić przed szereg, bo wywalę się o własne sznurówki i powiem, że jest straszna postać i jej nie ma. Aż naprawdę to jest ostatnie, o czym spodziewałem się przeczytać w internecie, przynajmniej w ostatnim czasie. To był polski Matrix, albo raczej jego kontynuacja. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, wpadnijcie na mojego Instagrama i słyszymy się już w filmie jutrzejszym, gdzie poruszymy sobie temat Gry Glickiego, który uciekł z Tarchomina i teraz atakuje w całej Polsce. Nie, żartuję. Nic nie atakuje, spokojnie.